Minęła godzina 22.30. To jest program Republika Wieczór. Adrian Borecki, witam Państwa i zapraszam. A oto, co dziś w naszej audycji. Dziś Wielki Piątek, upamiętnienie męki i śmierci Jezusa Chrystusa. To dzień krzyża, ciszy, postu i modlitwy. W kościołach odprawiana jest liturgia Męki Pańskiej, a na ulicach miast wierni uczestniczą w drodze krzyżowej. Polska z inflacją poniżej 2%, czyli najniższą od 5 lat. To dobra wiadomość. Gorsza jest taka, że w kwietniu wzrost cen przyspieszy, bo rząd przywraca wyższy VAT na żywność z 0 do 5%. Pigułka dzień po bez recepty nie dla dzieci. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę umożliwiającą dostęp dziewczynkom od 15 roku życia do tak zwanej antykoncepcji hormonalnej. Podsumowanie dnia zaczynamy od informacji o inflacji, która spadła. W marcu wyniosła zaledwie 1,9% rok do roku, najmniej od 5 lat, oszacował wstępnie GUS. I to są dobre wiadomości. Jednak podwyżka VAT na żywność, która będzie miała miejsce już od świątecznego poniedziałku, z pewnością przyczyni się do wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych. Do tego paliwa na stacjach, które wręcz szybują w górę, choć miało być taniej. Benzyna miała być po 5,19. Wystarczyć miała jedna prosta decyzja Donalda Tuska. Zresztą wszystkim miało się żyć łatwiej i lepiej, ale wybory wygrać musiał szef Platformy. No cóż, teraz Tusk premierem jest, a decyzji obniżających ceny nie ma. Wygląda więc na to, że niedługo będziemy cieszyć się niskim wskaźnikiem inflacji, a w naszych portfelach będzie coraz mniej. Natalia Rzeźniczak. Od 1 kwietnia rząd nie przedłuży zerowego VAT-u na żywność. Czeka nas powrót do 5-procentowej stawki. Więcej zapłacimy m.in. za chleb, warzywa, owoce, przetwory, mięso i ryby. Porównaliśmy ceny z marca 2024 do cen sprzed roku. Już jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Jak ja mam emerytury mało, to skąpo będzie, skąpo. To jest decyzja nie dla zwykłych ludzi. Biedni odczują, bogaci nie. Rolników gnębią, emerytom podrzucają emerytury, nie podnoszą bardzo. I co z tego, że dostaliśmy rekompensatę, jak to wszystko zabierze 5% VAT-u. Choć inflacja mocno wyhamowała, do 1,9%, to ceny nadal rosną. Eksperci przewidują, że z powodu zarządzanej przez Donalda Tuska podwyżki podatków na żywność, inflacja w drugiej połowie roku może sięgnąć 7%. Myślę, że taniej to już było. Więcej zapłacimy nie tylko za żywność. W ciągu roku wzrosną składki na ZUS dla przedsiębiorców, ceny energii elektrycznej oraz paliwa. Choć jeszcze kilka miesięcy temu w trakcie kampanii wyborczej słyszeliśmy takie obietnice. Dziennikarka zadała mi pytanie, a gdyby pan był premierem, to ile, po ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem 5,19. I mogę to dzisiaj powtórzyć. Znaczy, tak, dzisiaj benzyna byłaby po 5,19. Dzisiaj, i to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Skończyło się na obietnicach bez pokrycia. Za litr paliwa trzeba już płacić niemal 7 zł. Dlatego eksperci obawiają się, że rząd Donalda Tuska zniweczy to, co udało się osiągnąć prezesowi Narodowego Banku Polskiego Adamowi Glapińskiemu. Co ten rząd wyprawia, to naprawdę w głowie się nie mieści. Kiedy on odejdzie, już pójdzie od nas. Politycy koalicji 13 grudnia właśnie złożyli wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Adam Glapiński to szkodnik polskiej złotówki. Musi trafić i trafi przed Trybunał Stanu. Powodem jest m.in. wrześniowa decyzja o obniżeniu stóp procentowych. Jednak jak widać nie wywołała ona żadnych negatywnych skutków, bo inflacja spadła do poziomu najniższego od 5 lat. My tutaj w środowisku finansowym wiemy, że to jest efekt skutecznej, skoordynowanej polityki monetarnej ze skoordynowaną polityką gospodarczą poprzedniego rządu. No i skutkami właśnie jest to, że teraz inflacja spadła do celów inflacyjnych. Ten wniosek zdecydowanie wykracza poza ramy prawne, w których funkcjonujemy. Mamy tam do czynienia bardziej z pretekstami, z jakimiś realnymi powodami. No szczególnie próba oskarżania Narodowego Banku Polskiego o to, że prowadzi politykę pieniężną, jest kuriozalna. Bo... Nic więc dziwnego, że atak na prezesa Glapińskiego wywołał sprzeciw nawet wśród sojuszników rządu koalicji 13 grudnia. Ja nie poprę tego wniosku, nie podpisałam się pod tym wnioskiem i uważam, że zaczynamy, no może to jest w ogóle niefortunne słowo, że w ogóle sam ten pomysł postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu jest kolejny taki
takim pomysłem robienia pewnej chucpy politycznej, odciągania uwagi. Zdaniem politologów rząd Donalda Tuska szuka tematu zastępczego, aby Polacy nie rozmawiali o rosnących cenach i likwidowaniu przez koalicję 13 grudnia kolejnych tarcz antykryzysowych. Natalia Rzeźniczak, Telewizja Republika. O najnowszych danych dotyczących inflacji Miłosz Kłeczek rozmawiał z ekonomistą profesorem Mariuszem Andrzejewskim. Kto jest ojcem tego sukcesu? Bo Donald Tusk w mediach społecznościowych chwali się, że to dzięki polityce jego rządu. Minister finansów, minister Domański także wskazuje na te czynniki ekonomiczne i twierdzi, że gdyby nie nowy rząd Donalda Tuska, to takiego sukcesu byśmy nie odnotowali. Kto tak naprawdę jest ojcem tego sukcesu? No, panie redaktorze, szanowni państwo, wszyscy ekonomiści i eksperci wiedzą, że działania Rady Polityki Pieniężnej i Polityki Monetarnej dziś wykonane, jakieś decyzje co do podwyżki lub obniżki stóp procentowych mają przełożenie w gospodarce na za kilka kwartałów. W związku z powyższym, jeżeli ktoś objął rządy nawet nie cały kwartał albo załóżmy jeden kwartał temu, no to jeżeli mówi, że to dzięki tej polityce tego nowego rządu mamy taką obniżkę, no to przepraszam, ale to jest zupełnie niezgodne z podstawowymi prawidłowościami ekonomii, zasad ekonomii działania w gospodarce. Więc nie, oczywiście, że nie, to nie polityka nowego rządu, tylko polityka przede wszystkim Rady Polityki Pieniężnej w ostatnich kwartałach. Tutaj pan redaktor powiedział, że podwyższano, zacieśniano politykę. Tak, ale nawet już wtedy, kiedy było to tak wysoka inflacja, to ta Rada Polityki Pieniężnej już miała wtedy podniesione do maksimum, czyli do 6,75. Ja przypomnę, że to był pik, jeśli chodzi o stopy procentowe. Ja przypomnę, jakie były naciski na Radę Polityki Pieniężnej w wypowiedziach medialnych, że proszę jeszcze podwyższać, jeszcze bardzo. No wiadomo, co by to było, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą i o PKB Polski, które przypomnę, że w tamtym roku było niskie, 0,2, ale jednak nieujemne, tak jak w Niemczech. Więc tutaj ten balans, to balansowanie pomiędzy wzrostem gospodarczym, który też był dla nas ważny, pomiędzy utrzymaniem jakiejś też pomocy dla gospodarstw domowych, czyli te tarcze antykryzysowe, a więc tutaj też ważna była współpraca Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego z rządem. W Warszawie odbyły się konsultacje międzyrządowe pomiędzy stroną polską i ukraińską w sprawie uregulowania importu produktów spożywczych z Ukrainy. Jak donoszą media, nieoficjalnie porozumienie było na stole, ale wszystko zepsuł wiceminister Michał Kołodziejczak. Niestety już po raz kolejny nie padły żadne konkretne propozycje, a rolnicy w dalszym ciągu domagają się zamknięcia granicy i nie kończą protestu. Na granicy z Ukrainą w Dorohusku blokują przejście. Rolnikom towarzyszył na miejscu nasz reporter Michał Jelonek. Wielki Piątek spędziłem z rolnikami nieopodal granicy polsko-ukraińskiej na przejściu granicznym w Dorohusku, bo tutaj nadal trwa protest. To pokłosie strajku generalnego, jaki rozpoczął się na terenie całego kraju 9 lutego. Te postulaty niezmienne, Europejski Zielony Ład do kosza. Ma zostać rozwiązana kwestia importu towarów rolno-spożywczych zza naszej wschodniej granicy, nie tylko z Ukrainy, ale także Rosji czy Białorusi, o tym mówią rolnicy. Pytałem także dzisiaj o wynik rozmów, jakie w czwartek miały miejsce w Warszawie ze stroną ukraińską, o te nastroje, jakie panują wśród rolników i na co liczą, bo tej determinacji rolnikom nie brakuje do dalszych protestów. Oto, co usłyszałem. Jak co dnia, to nie jest zboże. No to jak rolnik ma nie strajkować? Upryski drogie, ropa droga. To samo przejście wskazuje, że rolnik musi się jakoś ratować, no tak? Rozmowy są prowadzone już od kilkudziesięciu miesięcy i nic nie dają, nic nie zmieniają. Jak widzimy, wszyscy Ukraińcy są twardzi w negocjacjach, mega twardzi, wręcz w ogóle nieustępliwi i nie są w stanie ustąpić ani na milimetr. No a nasi negocjatorzy, no, o kim by tu nie mówić, kto by nim nie był. No nie wiem, czy nie potrafią, czy nie mogą się przebić przez ten mur. A Donald Tusk ładnie obiecuje, on obiecuje, no każdy go zna. Tylko, że ja jemu nie wierzę już w nic teraz. I on na pewno nie zrobi chyba dla nas nic. To wybitny pokaz tej władzy, która próbuje odwrócić uwagę od realnych i istotnych, poważnych problemów, z jakimi dzisiaj muszą mierzyć się Polacy. Chociażby takimi problemami są kryzys w polskim rolnictwie, czy kryzys związany z szalejącą drożyzną. Drożyzną, którą na święta Polakom w prezencie zafundował Donald Tusk.
Prezydent zawetował nowelizację prawa farmaceutycznego dotyczącą tabletki dzień po, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Podstawowym uzasadnieniem decyzji prezydenta RP jest wola poszanowania konstytucyjnych praw i standardu ochrony zdrowia dzieci. Czytamy w uzasadnieniu. Pan prezydent wsłuchał się w głosy rodziców, które docierały w kierowanej bardzo licznej korespondencji i pan prezydent jasno tutaj stoi na stanowisku konieczności ochrony praw i standardu konstytucyjnego opieki zdrowotnej nad dziećmi. Jakie są konsekwencje decyzji pana prezydenta? Pozostaje stan prawny niezmieniony, leki, produkty lecznicze, o których mówimy tutaj głównie związane z antykoncepcją, przede wszystkim ten produkt leczniczy, który występuje pod nazwą Ella One, będzie dostępny na dotychczasowych zasadach, czyli po uzyskaniu recepty. W przekonaniu pana prezydenta dla osób poniżej 18 roku życia, ze względu na ochronę zdrowia, ze względu na prawa rodziców, tego typu produkty lecznicze powinny być dostępne właśnie pod kontrolą lekarza i tak, aby możliwe w decydowaniu o zastosowaniu tego typu produktów mieli również prawo stanowić swoje stanowisko rodzice. 12 osób zatrzymanych w sprawie dotyczącej płatnej protekcji poinformowała policja w Otwocku. Wszystkie osoby otrzymały zarzuty, a wobec dwóch głównych podejrzanych prokurator wnioskował o areszt. Czego dotyczy sprawa? O tym Michał Gwardyński. Policja zatrzymała 12 osób, w tym dwójkę pracowników otwockiego szpitala, pod zarzutem udziału w płatnej protekcji. Co istotne, policja zabezpieczyła mienie w wysokości 17 tysięcy złotych, które mogło być przedmiotem przestępstwa. Warto podkreślić, że dyrektorem placówki jest Anna Kamińska, żona Michała Kamińskiego, prominentnego polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Sama Anna Kamińska również 6 lat temu startowała do Rady Powiatu Otwockiego z list PSL-u. Nadzór nad jednostką sprawuje marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik, który jest nim nieprzerwanie od 23 lat. Informacje o zatrzymaniach jeszcze wczoraj mogliśmy przeczytać na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Dziś takiej informacji już nie znajdziemy. Ponadto na terenie ogrodzenia szpitala znajduje się baner wyborczy jednego z kandydatów, który startuje z listy trzeciej drogi. Rodzi to wiele zapytań, wiele domysłów. W jaki sposób wygląda funkcjonowanie mazowieckiego Imperium Polskiego Stronnictwa Ludowego? Z Otwocka Michał Gwardyński, Telewizja Republika. Koalicja 13 grudnia ma wiele do ukrycia, stąd plan likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, podkreślał na naszej antenie Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Centralne Biuro Antykorupcyjne przed wakacjami zostanie zlikwidowane. I co pan na to? No, czy potrzeba, jak gdyby sama wypowiedź tego człowieka już jest obraźliwa dla tych ludzi, którzy stworzyli Centralne Antykorupcyjne, które z nim pracują. Ale zwróćcie państwo uwagę, oni w tym zakresie dotrzymują słowa. Czyli dotrzymują słowa w tym obszarze, gdzie chodzi o bezpieczeństwo to wewnętrzne i zewnętrzne, że tutaj będzie wszystko likwidowane. Za chwilę pójdą po IPN, przyszli w tej chwili pod Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jeżeli porównamy sobie, jak wyglądało nasze życie codzienne, życie publiczne, także polityczne, kiedy Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie było, jak wygląda teraz. Przecież zwróćmy uwagę, osoby, które naprawdę zajmują jakieś stanowiska, piastują te stanowiska, które wtedy były narażone bardzo na ten właśnie czynnik korupcyjny, oni się dzisiaj w ogóle boją spojrzeć na to wszystko. Boją spojrzeć się na to, żeby ktoś przynosił łapówki. Ta skala została w niesamowity sposób ograniczona właśnie dzięki temu, że taki organ u siebie w Polsce mamy. I teraz proszę państwa, zwróćmy uwagę tylko to, co się dzieje na Ukrainie. To, co się dzieje w innych krajach, które takiej instytucji nie mają. Przecież to aż woła o pomstę do nieba, że ci ludzie wyciągają znowu swoje łapy po takiej instytucji właśnie po to, żeby doprowadzić do pewnego chaosu, żeby teoretycznie przenieść te funkcje, które posiada, te uprawnienia, które posiada CBA do innych instytucji. Ale po co? Przecież po co likwidować coś, co się sprawdziło, co przyniosło efekty? Ale jedna jest tylko rzecz taka, którą właśnie to trzeba robić, ponieważ zrobiło to Prawo i Sprawiedliwość i to dobrze to bujało, dobrze to funkcjonowało. Już za nieco ponad tydzień wybory samorządowe. Zachęcamy do spełnienia swojego obywatelskiego obowiązku. Proszę pamiętać o kilku kluczowych datach.
Jeszcze tylko do północy wyborcy z niepełnosprawnością i osoby starsze mogą złożyć wniosek o głosowanie przez pełnomocnika w wyborach samorządowych. Zamiar głosowania w ten sposób można zgłosić w urzędzie lub przez internet. Zgodnie z kodeksem wyborczym w taki sposób oddać głos mogą wyborcy z niepełnosprawnościami oraz ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania, czyli 7 kwietnia, skończą 60 lat. Aby zrobić to przez internet, należy przygotować dane logowania do profilu zaufanego, skan lub zdjęcie zgody przyszłego pełnomocnika oraz w przypadku osoby z niepełnosprawnościami skan lub zdjęcie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Pełnomocnikiem może być tylko ktoś, kto dysponuje czynnym prawem wyborczym. W odniesieniu do publikacji Wirtualnej Polski dotyczącej prokurator Ewy Wrzosek prowadzone jest śledztwo, poinformowała prokuratora krajowa. Rzeczniczka prokuratora generalnego powiedziała, że dotyczy ono przekroczenia uprawnień przez Wrzosek. Wirtualna Polska opublikowała artykuł, z którego wynika, że podczas składania przez prokurator wniosków do sądów mających zablokować działania PiS w sprawie mediów publicznych przed ich nielegalnym przejęciem doszło do nieprawidłowości. Według autorów artykułu wnioski mogły bowiem powstać poza prokuraturą na polecenie obecnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. Jak wynika z artykułu, w sprawie może być zamieszana kancelaria prawna Clifford Chance, która obecnie obsługuje media publiczne. Daniel Śmieciński. Dziennikarze Wirtualnej Polski ustalili, że prokurator Ewa Wrzosek w swoich działaniach miała realizować interesy polityczne, w tym czynnie uczestniczyć w bezprawnym przejęciu mediów publicznych. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreśla, że to działanie całkowicie bezprawne. Pani prokurator Wrzosek znana jest swoją polityczność w cudzysłowie, ale tutaj już przekroczyła wszelkie granice. No jest jedną z wybranek, można powiedzieć, w jakimś sensie pana Bodnara, który ją bardzo mocno wyeksponował w swoich działaniach. Zapamiętajmy, że konsekwencją między innymi tych działań i innych było objęcie przez tą kancelarię Clifford obsługi prawnej telewizji publicznej. I są wszystko działania bezprawne oczywiście. I to jest możliwe tylko i wyłącznie w państwie rządzonym przez pana Bodnara. Prokurator Ewę Wrzosek miał prosić o pomoc osobiście. W listopadzie ówczesny poseł Bartłomiej Sienkiewicz, który wnioskował, aby prokuratura uchyliła lub stwierdziła nieważność uchwał dotyczących mediów publicznych, które miały zabezpieczyć Telewizję Polską, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową przed bezprawnym atakiem koalicji 13 grudnia. Nigdy nie ukrywałam faktu podjęcia przeze mnie działań. W moim najgłębszym przekonaniu tego właśnie wymagał interes społeczny. Decyzja, czy te wnioski uwzględnić, należała już do sądów. Dziennikarze śledczy ustalili, że przejęcie mediów publicznych to była zaplanowana akcja. Prace nad dokumentami blokującymi zabezpieczenie rozpoczęto, zanim prokurator Wrzosek dowiedziała się o sprawie od Sienkiewicza. Wnioski miały powstać poza prokuraturą w kancelarii prawnej Clifford Chance. Prokuratorów ten naród utrzymuje, płaci im pensje, daje im kompetencje i im ufa. I ja się w tym przypadku czuję zwyczajnie zdradzony. Przecież to państwo powierzyło jej pewne obowiązki urzędnika zaufania publicznego i ona po prostu realizowała to, co napisała inna kancelaria prawna. Ta sama kancelaria prawna Clifford Chance, w której miały powstać wnioski dla prokurator Wrzosek, dziś obsługuje media publiczne, a niegdyś się była zaangażowana w pracę nad projektem Nord Stream 2. Projektem, który uzależnia Europę od imperialistycznej Rosji. Pojawiają się w mediach przypomnienia, że nazwa kancelarii Clifford Chance jest widoczna na dokumentach afery FOS. Trzeba się przyjrzeć, czym zajmują się ci prawnicy, czy działają jak normalna kancelaria prawa, czy też realizują jakieś scenariusze quasi polityczne i uczestniczą w nich. Sprawa z lat 90. dotyczyła wyprowadzenia pieniędzy z budżetu państwa za pomocą Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Skarb państwa stracił miliardy złotych, a w aferę byli zaangażowani politycy. Śledztwo powierzono zaufanemu prokuratorowi i przez lata robiono wszystko, aby winni gigantycznej defraudacji nigdy nie ponieśli zasłużonej kary. W sprawie prokurator Ewy Wrzosek oświadczenie wydało Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, które stwierdziło, że doniesienia medialne są wysoce niepokojące i wymagają wyjaśnienia. Prokuratura Krajowa prowadzi już w tej sprawie śledztwo. Sprawa wywołała prawdziwą panikę w obozie koalicji 13 grudnia. Od prokurator Wrzosek odcina się nawet obecny minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Sprawę traktujemy z absolutną powagą i powinna być ona dogłębnie zbadana pod kątem tego, czy te doniesienia, które zostały przekazane przez Wirtualną Polskę, są prawdziwe. Jeżeli tak, to powinny być wyciągnięte konsekwencje. To może być odpowiedzialność dyscyplinarna, a być może nawet odpowiedzialność karna.
Wyraźnie pan minister Bodnar jest, czy był zakłopotany, pytany o te sprawy w innych mediach. Natomiast myślę, że to zakłopotanie jest całkiem zręcznie udawane. W końcu ten przypadek to jest wykładnia zasady, którą Donald Tusk ogłosił, że prawo będzie stosowane tak, jak my je rozumiemy. Wygląda na to, że dla Donalda Tuska prokuratorzy są narzędziem politycznym. Tymczasem teraz Tusk atakuje dziennikarzy, którzy ujawnili sprawę prokurator Wrzosek. Tym, którzy bezinteresownie odważyli się kilka lat temu wystąpić przeciw kłamstwom i złodziejstwu władzy, należy się szacunek. Szczególnie od tych, którzy na współpracy z tą władzą nieźle zarabiali. Wiecie, o czym mówię. Marzeniem Donalda Tuska i jego zawsze odstosowaną, od zawsze metodą było zastraszanie, było eliminowanie tych, którzy gdzieś tam wyrażali głosy krytyczne. Przecież ten człowiek nie nienawidzi jakiegokolwiek dialogu, rozmowy, czy też w ogóle krytyki. Sprawa cały czas nabiera rozpędu, a bezprawie Donalda Tuska zaczyna pożerać własne dzieci. Daniel Śmieciński, Telewizja Republika. Rosjanie przygotowują się do wojny, tak alarmują wywiady zachodniego świata. Tymczasem Donald Tusk nagle przekonuje, że od zawsze tłumaczył politykom Zachodu, jakim zagrożeniem jest Rosja. Prawda jest jednak inna, ponieważ to Donald Tusk odpowiadał za reset z Rosją. To on w 2007 roku mówił: chcemy dialogu z Rosją, taką jaką ona jest. Czy zapewniał, że on wraz z Putinem będzie pilnował, by nikt piachu w tryby nie sypał? Paweł Błoch. Francuski wywiad alarmuje o niebezpiecznych ruchach rosyjskiego wojska w okolicy białorusko-litewskiej granicy. Amerykanie ostrzegają, że Rosja przygotowuje się do inwazji na zachód. Świat wreszcie rozumie, że Moskwa jest realnym zagrożeniem. Premier Donald Tusk w wywiadzie dla Gazety Wyborczej przekonuje, że to on ostrzegał świat zachodni przed Władimirem Putinem. Gdy mówiłem, że Rosja jest dla Europy problemem, a nie partnerem, wzruszano ramionami. No tak, Polak, rusofob. Fakty jednak świadczą o czymś innym. Gdy Donald Tusk w 2007 roku po raz pierwszy zostawał premierem, już podczas exposé zapowiadał otwarcie się na Rosję. Słowa te padły już po inwazji na Czeczenię i po mordzie na Aleksandrze Litwinience. Chcemy dialogu z Rosją. Taką, jaką ona jest. Brak dialogu nie służy ani Polsce, ani Rosji. Psuje interesy i reputację obu krajów na arenie międzynarodowej. Przeciwnikiem takiej polityki był prezydent Lech Kaczyński, który wyraźnie dostrzegał odradzający się rosyjski imperializm. W chwili, kiedy trwała rosyjska ofensywa na Gruzję, a kilka kilometrów od stolicy stały moskiewskie czołgi, nie wahał się ani chwili, żeby lecieć do Tbilisi z przywódcami Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Ci sąsiedzi uważają, że narody wokół nich powinny im podlegać. My mówimy nie. Ten kraj to Rosja. I my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Prezydent Lech Kaczyński wprost krytykował premiera Donalda Tuska za jego otwarcie na Rosję i ostrzegał, że ta polityka przyniesie opłakane skutki. Demonstrowanie dobrej woli wobec państwa za grosz tej dobrej woli nie prezentują wobec Polski. Nie ma najmniejszego sensu, że polityka zwiększania masy wpływów pewnego państwa na wschód od Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej te wpływy są i tak bardzo poważne. Polska w tej chwili jakby zwiększa masę tych wpływów, jest polityką zabójczą z punktu widzenia i Polski, i Europy. Premier Donald Tusk robił co mógł, aby sabotować działania prezydenta. Gdy Lech Kaczyński przed szczytem NATO w Bukareszcie w 2008 roku skierował list do liderów państw sojuszniczych, w którym alarmował o jak najszybsze przyjęcie Gruzji i Ukrainy do NATO, na osobiste polecenie Radosława Sikorskiego korespondencja prezydenta została wstrzymana. Donald Tusk jest politycznym dzieckiem resetu, politycznym dzieckiem gazociągu Nord Stream i nie jest przypadkiem, że kancelarie prawne, które doradzały w budowaniu finansowania Nord Stream, dziś ich przedstawiciele, ich ślady znajdują się w zasadzie we wszystkich niezgodnych z prawem działaniach, które mają na celu przypieczętowanie tego resetowego układu, który rządzi w tej chwili w Polsce. Z dokumentów opublikowanych w serialu Reset jasno wynika, że Donald Tusk doskonale wiedział, że strona rosyjska nie chce Lecha Kaczyńskiego na uroczystościach związanych ze zbrodnią katyńską. Fakt ten był ukrywany przed prezydentem. Ostatecznie doszło do rozdzielenia wizyt premiera i prezydenta, a Lech Kaczyński zginął pod Smoleńskiem.
Szef dyplomacji w rządzie Donalda Tuska, Radosław Sikorski, w 2010 roku proponował nawet dołączenie Rosji do NATO. Słowa te padły 2 lata po inwazji na Gruzję i na 2 miesiące przed tragedią smoleńską. W procesie rozszerzenia NATO nie należy z góry wykluczać Rosji. Jej członkostwo mogłoby przynieść stabilność i bezpieczeństwo regionom, gdzie dotychczas nie było ani jednego, ani drugiego. Gdy w 2010 roku prezes PiS Jarosław Kaczyński napisał list do polityków i dyplomatów, w którym ostrzegał o rosyjskim zagrożeniu, ludzie Donalda Tuska atakowali go w wulgarny sposób. Jeśli chodzi o kolejne wystąpienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to wybaczą państwo, ale ja zadaję sobie zawsze pytanie, czy tym razem pan prezes jest na proszkach, czy nie. Mam nadzieję, że to jest odosobniony głos i że też usłyszymy słowa wyjaśnienia i przede wszystkim wycofanie się z tego listu przez pana prezesa Kaczyńskiego. Dzisiejsze opowieści Donalda Tuska o tym, że był rzekomo ostrzegającym przed Rosją premierem, są po prostu nieprawdziwe. To właśnie Donald Tusk jest człowiekiem, który napisał zgodę na dokumencie, który zezwolił na spowodowanie, że służba specjalna Władimira Putina, FSB, stała się partnerską służbą służby polskiego kontrwywiadu, służby kontrwywiadu wojskowego. To na skutek polityki Donalda Tuska Polska podpisała skandaliczną umowę z rosyjską służbą specjalną, na mocy której nasz kraj miał informować Rosję o działaniach wewnątrz państw NATO. To również rząd PO-PSL zatrzymał budowę amerykańskiej tarczy antyrakietowej i wreszcie to ekipa Donalda Tuska uzależniała nas od rosyjskiego dostawcy. Paweł Błoch, Telewizja Republika. My w Republice od początku wiedzieliśmy, jakim zbrodniczym krajem jest Rosja, która wcale się nie zmienia. To jest program Republika Wieczór. Przed nami kolejne ważne tematy. Zbigniew Ziobro odpiera zarzuty koalicji 13 grudnia i punktuje bezprawne przeszukania mieszkań polityków suwerennej Polski. Kolejny etap zemsty ponad prawem. Pokażemy także oszustów na Podlasiu. Nowe metody złodziei, powiemy, jak się przed nimi chronić, ale będą i przyjemne rzeczy, czyli jak zaadoptować jajo pingwina. Odpowiedź już za chwilę. Zbigniew Ziobro zabrał głos po głośnych przeszukaniach w jego nieruchomościach. W wywiadzie udzielonym Katarzynie Głyskiej w programie W Punkt odniósł się do pomówień pod jego adresem w sprawie choroby, którą przechodzi. Polityk jest ciężko chory, niedawno przeszedł operację i jest poddany leczeniu, cierpi na nowotwór. Zapewnił jednak, że nawet gdyby znalazł się w stanie paliatywnym, to stawi się na każde wezwanie przed komisją śledczą. Łukasz Żmuda. Były minister sprawiedliwości, prokurator generalny w rządzie Zjednoczonej Prawicy Zbigniew Ziobro zadeklarował, że jeśli zostanie wezwany przed komisję śledczą do spraw Pegasusa, to stawi się na niej bez względu na stan zdrowia. Lekarze rozpoznali u niego nowotwór przełyku z przerzutami. Jeżeli nawet by się okazało, że znalazłby się, żeby się potłuczył inaczej niż ja planuję i znalazłby się w stanie paliatywnym, to zapewniam panią redaktor i państwa, że chcę i stawię się przed komisję śledczą. I złoży tam zeznania pokazujące prawdziwe oblicze i naturę polityków rządzących dziś polską partię, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej. Z powodu ciężkiej choroby Zbigniew Ziobro wycofał się z życia politycznego w grudniu ubiegłego roku, gdy politycy suwerennej Polski poinformowali o tym, że cierpi na nowotwór. Mainstream medialny zaatakował Ziobrę, sugerując, że symuluje. Jeśli się mylę i Ziobro umrze, bardzo naprawdę przeproszę i nie będą to przeprosiny vlogowe, ale nawet wtedy powiedziałabym, że jego wcześniejsza działalność dawała asumpt i podstawę do takich opinii, jakie wygłaszam dziś na sory. W reakcji na falę oskarżeń w połowie marca na profilu w mediach społecznościowych polityka pojawiło się oświadczenie wraz z fotografią przedstawiającą chorego. Miałem dużo opory. Jestem gotów nawet pokazać zdjęcie rany pooperacyjnej, bo takowa jest chyba na około 18 cm, 17 na moich plecach. Była to bardzo poważna operacja, a w ogóle spanie bez środków przeciwbólowych okazało się całkowicie niemożliwe uśnięcie. I dlatego teraz jestem cały czas, w jeszcze chwili rozmawiam z państwem, po zażywaniu właśnie bardzo mocnych środków przeciwbólowych. Wydawało się, że publikacja zdjęcia zakończy nagonkę na lidera suwerennej Polski. Tak się jednak nie stało. Środowisko liberalno-lewicowe okazało się niezwykle przewrotne. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Kierzek-Koperska zarzuciła byłemu ministrowi branie na litość, gdy pojawił się w swoim domu w czasie, kiedy nieruchomość przeszukiwała ABW. Ziobro w Polsce chce brać opinię publiczną na litość. Tymczasem Zbigniew Ziobro wbrew opinii lekarzy przerwał leczenie w związku z nielegalnymi działaniami neoprokuratury i funkcjonariuszy ABW, którzy rozpoczęli przeszukanie jego posesji bez uprzedniego powiadomienia. Ja tak, gdy dowiedziałem się o tym, co się dzieje,
Nie postanowiłem ukryć się za granicą, gdzie przebywałem, tylko wsiadłem w samochód i może powiedzieć wbrew zaleceniom lekarskim, zdecydowałem się przyjechać. Można dostrzec jaskrawy kontrast pomiędzy zachowaniem Zbigniewa Ziobry a omdleniem Romana Giertycha, gdy śledczy chcieli postawić mu zarzuty. Potem wyjechał z Polski. Natomiast Ziobro przerwał leczenie za granicą i wrócił do kraju, jak tłumaczy, żeby stanąć w obronie rodziny i bezpieczeństwa Polaków. Samo to leczenie i rokowania no są trudne, tak? Nikt tutaj gwarancji nie da. Natomiast pan minister Zbigniew Ziobro podjął decyzję honorowo. Działania podejmowane względem Zbigniewa Ziobry przez prokuraturę nadzorowaną przez Adama Bodnara mogą się ostatecznie odbić czkawką całej rządzącej koalicji, twierdzi profesor Mieczysław Ryba. To jest symbol, który będzie miał moim zdaniem duże znaczenie polityczne. I dodaje, że skala znieczulenia społecznego przypomina atmosferę budowaną wokół ofiar tragedii pod Smoleńskiem. Jednak cierpienie ludzkie, choroba to jednak pewne tabu, które się gdyby szanowało i nie przekraczało się pewnych granic. Ja jestem zawsze optymistą i zawsze walczę do końca. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. O kulisach i szczegółach działalności Fundacji Profeto opowiadał w rozmowie z Danutą Cholecką w programie Gość Dzisiaj mecenas Krzysztof Wąsowski, który jest pełnomocnikiem księdza Michała Olszewskiego, prezesa fundacji, którego obecna władza zatrzymała w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy budowy ośrodka Archipelag Wyspy Wolne od Przemocy, mającego służyć ofiarom przestępstw. I koszt budowy seksualny miał być głównie sfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości. I teraz pan mecenas tłumaczy, o co chodzi w tym ośrodku Archipelag. W ośrodku Archipelag, to jest 5 wysp. Jedna dotyczy kobiet, druga dotyczy mężczyzn, którzy są też ofiarami przestępstw. Trzecia wyspa ma dotyczyć dzieci. Czwarta młodzieży, a piąta rodzin. To jest taki kompleks, dosyć duży kompleks budynków, aby stworzyć im coś w rodzaju zastępczego domu. Całodobową pomoc przez określony czas z elementami, z miejscami do terapii, żeby tą traumę, no głównie o charakterze takim psychologiczno-psychiatrycznym bym powiedział, żeby tych ludzi po prostu przywrócić społeczeństwu, żeby tę traumę w jakimś sensie złagodzić. Stąd archipelag, bo są te wyspy właśnie dotyczących różnych osób, różnych pokrzywdzonych. To jest około 30, tam jest zaplanowanych pokoi i kilka mieszkań takich dla rodzin właśnie w tym archipelagu rodzinnym, żeby oni mieli też poczucie, że mogą, że tak powiem, razem z tego wszystkiego wyjść. Taki był pomysł, taki był plan, taki był konkurs w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jakie zarzuty, panie mecenasie, są konkretnie postawione? To jeszcze za wcześnie, żebym mówił o tym. Mam nadzieję, że to gdzieś zostanie upublicznione i wtedy wszyscy będą się mogli o tym przekonać. To jest jeden zarzut rozpisany na 4 stronach, który w skrócie sprowadza się do tego, że fundacja nie miała prawa, nie powinna, fundacja Profeto nie miała prawa i nie powinna wystąpić w tym konkursie, bo rzekomo miała nie spełniać jakichś wymogów formalnych, co naszym zdaniem jest absolutną bzdurą. Fundacja, która ten archipelag prowadzi, tak, oczywiście. I prezesem tej fundacji jest ksiądz Michał Olszewski. I po drugie, i to jest druga część tego jakby zarzutu, jakby interpretując z niego, czy wyciągając z niego tą esencję, że nie powinna na pewno tego konkursu wygrać, bo byli lepsi w tym konkursie, którzy powinni wygrać. I za to stawia się zarzuty urzędnikom w Ministerstwie Sprawiedliwości, którzy przy tym konkursie pracowali. W moim przekonaniu jak najbardziej uczciwie, wręcz rygorystycznie i samemu prezesowi Fundacji Profeto. Czyli księdzu. Czyli księdzu Michałowi Olszewskiemu. Wszystkich naszych widzów zapraszam do internetu fundacjaprofeto.pl. Są filmy z każdego etapu budowy, zdjęcia, opisy. Można sobie pojechać na ulicę Dobrodzieja, zobaczyć. Projekt był zaplanowany od 2020 roku, bodajże od kwietnia, do teraz jest ostateczny termin, chyba styczeń 2025. Kiedy już miał być ostatecznie gotowy? Oddany do użytku. Na zdjęciach widzieliśmy, że to jest i przykryte dachem, i z oknami. To jest brakuje ostatni etap budowy. Naprawdę, także
pieniężnochłonny, bo ponieważ tutaj te prace wykończeniowe są dość specjalistyczne. No i w tym momencie właśnie prokurator czy prokuratura postanowiła tą sprawę zablokować. Są zablokowane środki, bo mamy właśnie zarzuty, mamy śledztwo, mamy areszty wreszcie. Budowa też staje. No, budowa staje i teraz dopiero stoimy przed taką sytuacją, że te środki mogą właśnie od tego momentu być tak naprawdę zmarnowane. Zainwestowano w to już te 66 milionów złotych. Tam naprawdę koszty tak zwanej obsługi administracyjnej były minimalne. Porównując z najlepszymi, najwspanialszymi fundacjami, które zbierają raz w roku pieniądze w styczniu na orkiestry grającej pomocy, to rzeczywiście tutaj mamy, wydaje się, no bardzo atrakcyjną sytuację z punktu widzenia wydającego te środki, z punktu widzenia Ministerstwa Sprawiedliwości. Pragnę powiedzieć i poinformować naszych widzów, że Fundacja Profeto od kilku już ładnych lat pomaga bardzo wielu ofiarom, bardzo wielu ludziom, którzy zostali dotknięci jakąś biedą, w tym ofiarom przestępstw. Czyli nie jest to fundacja stworzona właśnie w ciągu ostatniego roku czy dwóch? Absolutnie nie. I mamy, ja jestem tylko pełnomocnikiem tej fundacji, ale rzeczywiście się mogę z nią w jakiś sposób identyfikować, że mamy podopieczne kobiety, mamy kilkanaście, których od lat pomagamy. Nigdy się tym fundacja nie chwaliła. I na tym polega perfidia tego zarzutu. Tym bardziej, że nie było wymagane w tym konkursie, żeby jakieś dowody, dokumenty po prostu takie przedstawiać. Pomagamy kilku osobom duchownym, zakonnicą na przykład, które mają podobny problem. Pomagamy ludziom, którzy byli dotknięci taką sytuacją w kościele. I to też chyba jesteśmy tutaj pionierami na taką skalę jak Fundacja Profeto. Ale oczywiście to jest nieważne, bo wiadomo, że są inni, którzy pewnie mają większe doświadczenie. Fundacja Profeto jako jedyna dzięki zakonowi Sercanów uzyskała największy wkład finansowy pod tą budowę. Ponad 7 milionów złotych własnych środków zainwestowanych właśnie na zakup działki, na to, żeby po prostu pokazać te przewagi. No, o tym w mediach pan nie przeczyta raczej. No. Ani się pan nie dowie znikąd. No tak, ja się od pana dowiaduję w tej chwili. Słyszałem dzisiaj tylko i czytałem oświadczenie pana ministra, byłego ministra Marcina Romanowskiego, który przez jakiś tam czas zajmował się tym Funduszem Sprawiedliwości, że on się zgłosi do pana ministra Bodnara, żeby upublicznił te oferty, te w ogóle właśnie jakby ślady, dokumenty z tego konkursu, bo słyszymy o różnych jakichś takich zawiłościach. I jesteśmy epatowani i w opinii publicznej, i w sądach, co miałem okazję na własne uszy usłyszeć, właśnie takimi różnymi półprawdami, manipulacjami. Dziś Wielki Piątek, który jest dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. To jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana msza święta. Dziś papież Franciszek przewodniczył w Bazylice Świętego Piotra nabożeństwu Męki Pańskiej. W liturgii uczestniczyło 4,5 tysiąca osób, wśród nich 35 kardynałów. W tym dniu Kościół na całym świecie wspomina męczeńską śmierć Jezusa. To jedyny dzień w roku, w którym nie sprawuje się mszy świętej. Jest to czas powagi, skupienia i postu. Na początku wieczornego nabożeństwa kapłan wykonuje gest leżenia krzyżem. Symbolizuje to najwyższe uniżenie, pokutę i żal za grzechy, za które Jezus oddał swoje życie. Wczoraj rozpoczęliśmy liturgią Wielkiego Czwartku, nabożeństwo, które będzie trwało aż do poranka wielkanocnego, gdy w nocy zmartwychwstanie Jezus Chrystus. Ale cała nasza uwaga w dniu dzisiejszym koncentruje się na krzyżu. To jest nasze klęknięcie przed tą wielką tajemnicą, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, że nie bał się oddać swojego życia z miłości do nas. Główny punkt stanowi liturgia Męki Pańskiej z uroczystą adoracją krzyża. Dzisiaj stajemy przed krzyżem, przed nim klękamy i to jest najcenniejsza i najpiękniejsza tajemnica dla nas wszystkich. Jezus, idąc dobrowolnie na krzyż, bierze na siebie przekleństwo i wyprowadza z niego błogosławieństwo. Dlatego dzisiaj my krzyż całujemy, wielbimy. W krzyżu Chrystusa widzimy swoją siłę, swoje wybawienie, widzimy swój ratunek.
Nasz błogosławiony Pan z krzyża triumfuje. Zgodnie z tradycją, dziś wieczorem w rzymskim Koloseum zostanie odprawiona droga krzyżowa pod przewodnictwem papieża Franciszka. Jej transmisję można oglądać na antenie Telewizji Republika dziś o godzinie 21.15. Anna Maria Szczepaniak, Telewizja Republika. I tak jak mówiliśmy, w rzymskim Koloseum odprawiono uroczystą drogę krzyżową, którą mogli oglądać Państwo oczywiście na naszej antenie. Papież Franciszek niestety ze względu na stan zdrowia nie mógł wziąć w niej udziału, pozostał w Watykanie. Posłuchajmy fragmentu rozważań. Jezu, wielu śledzi barbarzyński spektakl Twojej egzekucji i nie znając Ciebie i nie znając prawdy, wydaje osąd i potępienie, obrzucając siebie hańbą i pogardą. Dzieje się tak również dzisiaj, Panie, i nie trzeba nawet makabrycznego orszaku, wystarczy klawiatura, aby obrażać i publikować wyroki. Ale gdy tak wielu krzyczy i osądza, pewna niewiasta przedziera się przez tłum. Nie mówi, działa, nie przeklina, współczuje. Idzie pod prąd, samotnie, z odwagą współczucia, naraża się ze względu na miłość, znajduje sposób, by przejść między żołnierzami tylko po to, aby dać Ci ulgę i ukojenie dla twarzy. Jej twarz przejdzie do historii i jest gestem pocieszenia. Jakże często wzywam pocieszenia od Ciebie, Jezu, ale Weronika przypomina, że Ty też go potrzebujesz. Ty, Bóg bliski, prosisz o moją bliskość. Ty, mój pocieszyciel, chcesz być przeze mnie pocieszony. Miłości niekochana, także dzisiaj szukasz w tłumie serc wrażliwych na Twoje cierpienie, na Twój ból. Szukasz prawdziwych czcicieli, którzy w duchu i w prawdzie trwają z Tobą, miłości opuszczona. Jezu, rozpal we mnie pragnienie bycia z Tobą, adorowania Ciebie i pocieszania i sprawa, bym w Twoje imię był pocieszeniem dla innych. W Wielki Piątek wyjątkowe, specjalne wydanie Agory Klarenbacha. Dziś zamiast polityków, eksperci w swoich dziedzinach, którzy rozmawiali o najważniejszych sprawach ostatnich miesięcy. W środę wróciliśmy z Ziemi Świętej. To, co chcę Państwu przekazać po spotkaniach z chrześcijanami w Betlejem, w Jerozolimie, czy z patriarchą kardynałem Pizzaballą, to jest patriarcha łaciński Jerozolimy, to jest to smutne święta po raz kolejny. Dla przykładu, żeby Państwo mieli orientację, co roku w procesji Niedzieli Palmowej brało udział około 40 tysięcy osób. W tym roku było tylko 2 tysiące. Podobnie na drodze krzyżowej poprzedzającej Niedzielę Palmową w piątek. To są bardzo smutne święta dla nich, ponieważ nie ma pielgrzymów, nie ma turystów, czyli głównego źródła utrzymania dla tamtejszych chrześcijan, których jest poniżej 1%. I drugi aspekt to są wstrzymane pozwolenia na pracę ze względu na bezpieczeństwo, czyli Palestyńczycy nie mogą przekraczać muru, nie mają pieniędzy na chleb dla swoich dzieci. I dla nas jest szczególnie smutne, mówiąc o tym, że jest 1% chrześcijan w Ziemi Świętej. W przypadku takiego młodego człowieka, który szuka źródła utrzymania dla swojej rodziny, to najrozsądniejsze, co mu się wydaje w tej chwili, to wziąć i wyjechać. Ale gdzie? No, Stany Zjednoczone, czy Europa, czy inne miejsca, gdzie nie ma wojny. Nie. Jeśli dzisiaj nawet popatrzymy na strefę Gazy i zobaczymy, ilu cywilów ginie, bo tam przy danych chyba wtedy było 20 tysięcy, to 8 tysięcy to były dzieci i kilka tysięcy to były kobiety. Proszę zauważyć taki bunt i sprzeciw tego świata, bo my nie możemy się godzić przy dzisiejszych osiągnięciach technicznych prowadzenie wojny w ten sposób, że głównymi ofiarami są cywile. Zmuszani najpierw do opuszczania jednych miast, idą, bo rzekomo tam jest bezpiecznie, potem się bombarduje te miasta. Proszę zwróćcie Państwo uwagę, jaka jest dziwna sytuacja, że Stany Zjednoczone nawet zaczynają upominać swojego największego sojusznika w tamtym rejonie, Izrael, że tak nie można. To co, świat umywa ręce i nie patrzy na to, co się dzieje, czy świat widzi, co się dzieje, a po prostu nie reaguje, bo nie jest tym zainteresowany, albo? Dopóki nas coś bezpośrednio nie dotyczy i dopóki nie mamy wymiernego interesu, to wolimy się nie mieszać. To jest trochę taka ludzka natura. Są ludzie, którzy potrafią być ponad to.
to są wolontariusze, to są duchowni, są ludzie, którzy chcą się mieszać w sprawy świata, na przykład nieść pomoc, ale też myślę, że zwykli śmiertelnicy, którzy po prostu pomagają. Natomiast ludzka natura no, jest różna, jest i piękna, i brzydka. I częścią tej brzydoty ludzkiej natury jest to, że jesteśmy wygodni. To jest jedno, więc nam wygodnie odwracać wzrok. Teraz ciężko odwracać wzrok, jeżeli u progu naszego domu coś się dzieje, tak? Jeżeli mamy świadomość, że tak naprawdę te konflikty, czy ten konflikt może przekroczyć próg tego domu. A mamy tego świadomość? Tak, myślę, że tak. A to nie jest tak przypadkiem, że my przez te dwa lata na przykład tej wojny na Ukrainie, my już się na to odporniliśmy i nawet w jakiś sposób przyzwyczailiśmy się do tego? Tak by było, gdyby nie specjaliści, eksperci, politycy, którzy alarmują, że jest ryzyko rozlania się tego konfliktu. Ja widzę, że my te obawy mamy i też już trudno ulec pokusie tych mechanizmów, że ja udaję, że problemu nie ma, widzę to po poziomie lęku, który towarzyszy ludziom. Coraz więcej osób zgłasza się do psychiatrów, psychologów z bardzo wysokim poziomem lęku. To jest podobna sytuacja, jak mieliśmy przy pandemii, bo po prostu się obawiamy już o swoje domostwa, swoje życie. Dla mnie na przykład, jak zaczęła się wojna na Ukrainie, był to taki szok, że ja pierwsza krzyczałam na swoją gminę, otwieramy domy, bierzemy tych biednych ludzi, przyjmujemy ich, te dzieci i tak dalej. No i proszę zobaczyć, że w ciągu tych 2 lat ta wojna została zepchnięta na front ten wschodni, a tu się okazało, że ktoś pokupił ziemię, że nagle są jakieś holdingi. No kto w czasie wojny kupuje ziemię w kraju, gdzie jest wojna? Prawda? To teraz wojna to nie jest tak. Może u nas tak samo na Polskę. Wojna, może coś, jedna rzecz się wydarzyć jednego dnia i my będziemy w stanie wojny. To nie musi być na całym kraju. Bo ktoś ma w tym interes. Ja mam nadzieję, że my odejdziemy od tego Zielonego Ładu w takiej ortodoksyjnej, zaproponowanej formie i pójdziemy kierunkiem pragmatycznym. A pragmatyczny jest taki, że spożycie paliw kopalnych, konsumpcja, będzie rosło. W najbliższych 2-3 dekadach będzie rosło. Ilość samochodów spalinowych nie spadnie, będzie rosła. Więc te paliwa będą w użyciu. Teraz między innymi o Ukrainie. 9 godzin trwał zmasowany nocny atak rakietowy na naszego wschodniego sąsiada. Na terytorium całego kraju ogłoszono alarm powietrzny. Swoje myśliwce poderwała także Polska. Dowódca ukraińskich sił powietrznych poinformował o strąceniu 84 z 99 wrogich celów. Tamtejsze siły powietrzne poinformowały, że z samolotów Tu-95MS wystrzelono rakiety manewrujące. Rosjanie użyli dronów, pocisków hipersonicznych, balistycznych, manewrujących oraz kierowanych. Atakowano infrastrukturę energetyczną. Myśliwce poderwało też polskie i sojusznicze wojsko. Tymczasem serwis Intelligence Online wskazuje, że francuski wywiad wojskowy obserwuje niepokojące ruchy rosyjskich wojsk w rejonie przesmyku Subalskiego. Moskwa ma tam wzmacniać zdolności ofensywne. Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu poinformował swoich wysokich rangą oficerów, że jeden z ich nowych korpusów armii ma zostać rozmieszczony nieopodal granicy z państwami bałtyckimi. Smutne wieści z Republiki Południowej Afryki. W prowincji Limpopo z mostu spadł autobus z pielgrzymami. Byliśmy na miejscu, chcieliśmy pomóc, ale nie mogliśmy nic zrobić. Wszędzie był ogień. Zginęło 45 osób. Wypadek przeżyła tylko 8-letnia dziewczynka, która została przetransportowana do szpitala. Jej stan jest poważny. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem. A my wracamy do Polski. Czas na medycynę. W samodzielnym publicznym szpitalu klinicznym nr 4 w Lublinie odbył się nowatorski zabieg dający szansę na poprawę życia pacjentom z niewydolnością serca. Pierwszy i jedyny na świecie system, jaki został wykorzystany przy zabiegu, stworzyło międzynarodowe grono specjalistów, a polscy lekarze po raz kolejny udowodnili, że nie straszne im pionierskie rozwiązania. To pierwszy przeprowadzony w Polsce innowacyjny eksperyment medyczny, który ma pomóc chorym z zastoinową niewydolnością serca. Dzięki wprowadzonemu przez cewnik implantowi dochodzi do obniżenia ciśnienia w tętnicy płucnej, a zarazem zwiększenia ciśnienia w prawej komorze serca, co poprawia pracę jego lewej komory. Metoda została opracowana przez specjalistów z Izraela, a jej pierwsze wyniki będą znane pół roku po wykonanym zabiegu. Wtedy na dopracowanie projektu będzie potrzeba jeszcze kilku lat. Eksperyment jest prowadzony łącznie w 7 krajach, a Lublin jest jego liderem w Polsce. Niebawem kolejne zabiegi będą wykonywane m.in. w Państwowym Instytucie Medycznym w Warszawie oraz w Krakowie.
Jest to najlepszy przyjaciel człowieka, z którym rozumie się bez słów, dodatkowo obdarowując go wiernym spojrzeniem. Jednak jak wykazało badanie przeprowadzone na węgierskim uniwersytecie imienia Loranda Otfosa, czworonogi mają pamiętać dany obiekt, gdy usłyszą jego nazwę. Podczas eksperymentu ich właściciele wypowiadali nazwy przedmiotów, które ich zwierzęta znają. Następnie dawali im przedmiot niepasujący do słowa. Wyniki pokazały, że w mózgach psów występował inny wzór, gdy nazwa była prawidłowa, a inny, gdy była błędna. Nie wątpimy jednak, że najważniejsze dla nich jest, aby nazwa smaczków się zgadzała. Krzyżowanie na Filipinach. Miejscowi katolicy z prowincji Pampanga zostali przybici do drewnianych krzyży w ramach wielkopiątkowej rekonstrukcji. Rytuał jest praktykowany od dziesięcioleci. Krwawy spektakl przyciąga co roku ogromne tłumy z całego świata. Wyznawcy Chrystusa uczestniczą w nim, wierząc, że ekstremalny ból jest sposobem na odpokutowanie za grzechy i podziękowanie Bogu. 63-letni Enaje odgrywa Jezusa. W jego dłonie i stopy zostały wbite 4-calowe gwoździe. To już jego 35. rekonstrukcja. Ponieważ moje ciało jest coraz słabsze, nie mogę powiedzieć, czy to ostatni raz i czy będzie jeszcze następny. Wśród tłumu turystów był także Polak. Pochodzimy z katolickiego kraju, Polski. Oczywiście obchodzimy również Wielkanoc, jednak w nieco inny sposób, co nie znaczy, że gorszy czy lepszy. Tutaj chcielibyśmy po prostu zrozumieć, co oznacza Wielkanoc w zupełnie innej części świata. Kościół katolicki wyraża dezaprobatę wobec tego sposobu upamiętniania męki Chrystusa. Podawali się za policjantów lub członków rodziny i metodą na wypadek okradali seniorów na Podlasiu. Policjanci z Białegostoku zatrzymali dwóch mężczyzn, których ofiary straciły blisko 170 tysięcy złotych. Schemat działania za każdym razem był podobny. Oszuści dzwonili do seniorów, podając się za policjanta lub członka rodziny z informacją, że bliska osoba spowodowała wypadek i potrzebne są pieniądze na poczet kaucji. Policjanci ustalili, że jeden z zatrzymanych w całym procederze pełnił rolę odbieraka, a drugi był jego kierowcą. 17-letni mieszkaniec Warszawy i jego 23-letni znajomy usłyszeli 3 zarzuty oszustwa. Mózg całej operacji decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Na 6 lat więzienia został skazany Edward D., który miał doprowadzić do wybuchu gazów w budynku plebanii parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach-Szopienicach. Poza karą więzienia mężczyzna musi naprawić szkodę wynoszącą kilkanaście milionów złotych. Ma też wypłacić zadośćuczynienia pokrzywdzonym. Do eksplozji doszło w styczniu ubiegłego roku. W gruzowisku znaleziono ciała żony oraz córki Edwarda D. Jednak jak wynika z opinii biegłych, przyczyną ich zgonu było wcześniejsze zatrucie lekami. Policjanci z Pomorza stanęli na wysokości zadania i sprostali wyzwaniu rzuconemu przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Uczestnicząc w internetowym challenge'u, wsparli rannego wskutek potrącenia poddębickiego policjanta Krzysztofa Sobieraja. Akcja polega na wpłacie pieniędzy na jego rehabilitację, zrobieniu pompek i wytypowaniu kolejnych drużyn, które podejmą się tego ważnego zadania. Inicjatywę wspierają mundurowi z całej Polski. Święta wielkanocne tak naprawdę już trwają, a to oznacza wzmożony ruch na drogach. Jak co roku policjanci będą czuwać nad naszym bezpieczeństwem, ale warto im pomóc i wziąć sobie do serca apele, aby pamiętać o dostosowaniu prędkości do warunków, no i o trzeźwości. Taryfy ulgowej dla piratów drogowych nie ma, bo bezpieczny ruch na drogach jest najważniejszy, a ten w związku z nadchodzącymi świętami wielkanocnymi będzie większy. Policjanci pełniący w tym okresie służbę będą zwracać uwagę, czy kierowcy i pasażerowie podróżują w zapiętych pasach, a dzieci w odpowiednich fotelikach. Sprawdzany będzie stan trzeźwości kierujących oraz mierzona prędkość, z jaką prowadzą pojazd. Funkcjonariusze zadbają też o płynność ruchu na głównych drogach w kraju, bo priorytetem jest, aby tegoroczne święta Wielkiej Nocy były bezpieczne i spędzone w gronie najbliższych. Takie inicjatywy to my lubimy. We Wrocławiu otwarto dom dla skrzywdzonych zwierząt. To jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie każdy może zostać opiekunem tymczasowym dla uratowanych psów. Jesteście domem tymczasowym, czyli załóżmy, wynajmiecie tutaj sobie pokój na rok i przez ten rok możecie przez wasz pokój przegnać kilka, może nawet kilkanaście psów, jeżeli będzie to dobry moment adopcyjny. I trzeba być na to przygotowanym psychicznie i fizycznie. Głównym zadaniem opiekuna będzie socjalizacja czworonożnych przyjaciół. Niestety grupa Ratuj nie jest w stanie sama utrzymać tej inicjatywy. Koszt pokoju to maksymalnie 800 zł za miesiąc. Oczywiście nie znaczy to, że musisz tutaj mieszkać 24 na dobę. Chodzenie do pracy jest jak najbardziej zalecane. Czy na studia. Poszukujemy osób chętnych po prostu do pomocy. Nie ma nic przyjemniejszego niż powrót do domu po wyczerpującym dniu pracy, gdy na progu wita machający ogonem wierny przyjaciel. Rekrutacja opiekunów trwa do 5 kwietnia. A teraz czas na spis powszechny, ale w żubrzym wydaniu i jest się czym pochwalić, bo żubrów w naszym kraju jest z roku na rok coraz więcej. Ich liczba osiągnęła niemal 3000 osobników. W samych Bieszczadach żyje ich prawie 900. To znaczny wzrost od ubiegłego roku, kiedy to naliczono ich 750. W ciągu ostatnich 26 lat ich populacja wzrosła ponad 7-krotnie. Liczenie odbywało się metodą tradycyjną oraz za pomocą drona, a zauważenie mierzącego prawie 3 metry osobnika na pewno nie sprawiało problemu. Teraz mam pytanie.
Znudziło się Państwu kupowanie zawiniętych w sreberko lub folijkę jajeczek lub czekoladowych figurek króliczków? W te święta wielkanocne w Republice Południowej Afryki można zamiast tego wydać swoje pieniądze na jajo, z którego wykluje się żywy pingwin. Wychowanie pingwina od jaja aż do osiągnięcia dojrzałości jest dość kosztowne, a proces ten zajmuje 4 miesiące, zanim zostaną wypuszczone z powrotem na wolność. W tym czasie, kiedy wszyscy myślą o czekoladkach, wielkanocnych króliczkach i tak dalej, chcielibyśmy zaproponować adopcję prawdziwego jaja, które jest bardziej adekwatnym symbolem Wielkanocy. Jeśli zaadoptujesz jajo lub pisklę pingwina, bardzo nam pomożesz i naprawdę przyczynisz się do ratowania i ochrony tego gatunku. Pingwin afrykański, zwany też przylądkowym, jedyny gatunek rozmnażający się na kontynencie, był niegdyś najliczniejszym ptakiem morskim FRPA. Obecnie jego populacja spadła do mniej niż 10 tysięcy par lęgowych z ponad 1 miliona 100 lat wcześniej. Według naukowców pingwin afrykański jest bliski wyginięcia, więc musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić ten gatunek. To gatunek ważny dla naszych ekosystemów morskich i nie możemy sobie wyobrazić świata, w którym gatunek ten nie istnieje. Jeśli populacja pingwinów przylądkowych będzie się zmniejszać w dotychczasowym tempie, za 15 lat gatunek ten zniknie i będziemy mogli go podziwiać jedynie w Muzeum Historii Naturalnej. Myślisz, Oppenheimer, mówisz sukces. I słusznie. Film o twórcy bomby atomowej został nagrodzony aż 7 Oscarami, w tym za najlepszy film. Jednak żeby obejrzeć ten obraz w Japonii, trzeba było poczekać aż do tego roku. Dlaczego? To ten kraj ucierpiał najmocniej w wyniku prac tytułowego bohatera. Filmowe premiery mają zazwyczaj tę samą datę na całym świecie. W przypadku Oppenheimera było inaczej. Mieszkańcy Japonii jako jedyni na seans musieli poczekać do marca tego roku. Wielu z nich uznało powstanie dzieła w reżyserii Christophera Nolana za trywializowanie olbrzymiej tragedii, jaką było zrzucenie bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki. Teraz po zapoznaniu się z filmem możliwe, że obie strony znajdą zrozumienie. Film był naprawdę wart obejrzenia. Jednak przy kilku scenach, takich jak końcowy proces przeciwko Oppenheimerowi w Stanach Zjednoczonych, czułem się naprawdę nieswojo. Ten film opowiadał historię z perspektywy amerykańskiej, od strony, która bombę wynalazła. Hiroshima i Nagasaki, gdzie je zrzucono, są z pewnością ofiarami, ale myślę, że chociaż wynalazca jest jednym ze sprawców, jest także ofiarą uwikłaną w wojnę. W sierpniu 1945 roku pierwsza bomba atomowa spadła na Hiroshima oraz Nagasaki. Życie straciło kilkadziesiąt tysięcy osób, a tysiące cierpiało na choroby popromienne. Omen Początek to propozycja dla miłośników horrorów i widzów o mocnych nerwach. To szósty film z tej serii i prequel nakręconego w 1976 roku kinowego hitu, do dziś wielokrotnie powtarzanego w wielu stacjach telewizyjnych. Młoda Amerykanka zostaje wysłana do Rzymu, gdzie ma rozpocząć życie w jednym z tamtejszych kościołów. Niestety natrafia na przerażający mrok, który wstrząśnie jej wiarą. W rolach głównych Nell Tiger-Free, Sonia Braga i Ralph Ineson. Film w reżyserii Arkashi Stevenson trafi do polskich kin 5 kwietnia. W warszawskim Teatrze Baj spektakl dla najmłodszych Tymoteusz wśród ptaków. To historia sympatycznego misia Tymoteusza, który przypadkowo wiosną znajduje jajko i postanawia się nim zaopiekować. Zadanie nie jest łatwe, ale nie ma rzeczy niemożliwych, bo w najtrudniejszych chwilach z pomocą zawsze przychodzą przyjaciele. Przedstawienie można obejrzeć od 4 do 11 kwietnia. Największe hity muzyki trans po raz czwarty w Polsce. Dream State Europe to muzyczna uczta wyczekiwana z niecierpliwością przez wszystkich fanów muzyki elektronicznej. W tym roku zagrają m.in. ATB, Ben Gold i Will Atkinson. Impreza odbędzie się 6 kwietnia w Arenie Gliwice. A teraz w naszym programie czas na sport. Walczyli jak lwy i tanio skóry nie sprzedali. Do sprawienia niespodzianki trochę jednak zabrakło. Orlen Wisła Płock w 1/8 finału Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych sprawiła problemy wielkiemu PSG, ale niestety przegrała domowe starcie różnicą 4 trafień. Podopieczni Szawiego Sabaty robili wszystko, co w ich mocy, by sprawić nie lada sensację. W pierwszej połowie grali z Paryżanami kapitalny handball i toczyli z nimi wyrównany bój, zakończony nieznaczną stratą do szatni 12-13. Faworyci jednak po zmianie stron podkręcili tempo i błyskawicznie odjechali z wynikiem. Ostatecznie mistrzowie Francji wygrali 30-26 i są o krok od awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Ogromna sensacja w turnieju Masters 1000 w Miami. Na ćwierćfinale swój udział zakończył najwyżej rozstawiony na imprezie Carlos Alcaraz. Hiszpana z kwitkiem odprawił pogromca Huberta Hurkacza Grigor Dimitrov. Bułgar triumfował 6-2, 6-4 i odniósł dopiero 5. zwycięstwo w karierze nad rywalem z czołowej dwójki światowych list.
W rywalizacji pań również kosa trafiła na kamień. Ku uciesze miejscowej publiczności do wielkiego finału awansowała Danielle Collins, która ograła pogromczynię Igi Świątek Jekaterinę Aleksandrową 6-3, 6-2. Amerykanka o trzeci tytuł w karierze powalczy z turniejową czwórką, Kazaszką Jeleną Rybakiną. Kajetan Kajetanowicz walczy jak lew w rajdzie Kenii. Pierwsze trzy odcinki specjalne Polak kończył w okolicach najlepszej dziesiątki klasyfikacji generalnej. Na czwartym OS-ie z kolei piasek zapchał filtr powietrza w jego aucie, co skutkowało zwolnieniem tempa i dwoma minutami straty. Stawce przewodzi Finn Kalle Rovanpera. Wiek to tylko sugestia, ale jeśli ktoś się dobrze czuje, to kto komu zabroni? Wrócić na ring na przykład. Mike'a Tysona nikomu przedstawiać nie trzeba. Legenda boksu ewidentnie nudzi się na emeryturze i postanowiła o sobie przypomnieć. Raźno wzięła się do pracy i za kilka miesięcy zamierza położyć na deski o 30 lat młodszego Jake'a Paula. Powrót na ring Mike'a Tysona uważany jest przez kibiców, jak i ekspertów za mocno kontrowersyjny. Na przekór wszystkim były mistrz świata udowadnia, w jakiej jest formie i trzeba przyznać, że nie jeden 57-latek chciałby mieć tyle krzepy, co on. Tysona ponosi również fantazja, bowiem przed galą chce wypromować swoje żelki w kształcie nadgryzionej małżowiny usznej, co jest nawiązaniem do jednego z największych skandali w jego karierze z 1997 roku i walki z Evanderem Holyfieldem. Oby tylko nie chciał ugryźć Jake'a Paula, z którym powalczy 20 lipca. Za oknem wiosna, sporty zimowe poszły w odstawkę, ale nie dla Czecha Jakuba Hronesa, który postanowił przejść do historii. Zaledwie 19-letni snowboardzista został pierwszym w dziejach zawodnikiem, który wykonał jakże efektowne i pierwsze na świecie potrójne salto do tyłu z szyny. Hrones przyznał, że wykonanie tego triku wymagało lat skrupulatnego treningu i głębokiego zrozumienia praw fizyki. Co robi Max Verstappen, gdy nie ma wyścigu Formuły 1? Idzie na plażę, ale nie po to, by odpocząć, lecz po to, by dalej się ścigać. Tym razem Holender wziął udział w pokazowej rywalizacji pojazdów buggy. Oczywiście, jak na mistrza świata przystało, nie było mowy o jakiejkolwiek taryfie ulgowej. Krótko mówiąc, Verstappen nie byłby sobą, gdyby znów nie zwyciężył. Ach, ci urodzeni mistrzowie. A na koniec wielkie podziękowania dla Państwa, naszych widzów. Telewizja Republika notuje fantastyczne wyniki oglądalności. Jesteśmy już najchętniej oglądaną polską telewizyjną stacją informacyjną. Do tego miliony widzów na YouTubie, gdzie królujemy także nad TVN-em. Dziękujemy za zaufanie i prosimy o więcej. Telewizja Republika jest największą polską stacją informacyjną. Największą stacją informacyjną z polskim kapitałem. Jest też największa na YouTubie. 1 100 000 subskrybentów i 80 do 80 milionów kliknięć odsłon. To wszystko dzięki Państwu. Republika, gdy nadaje Republika. Republika, Republika. Włącz prawdę. Dziękujemy jeszcze raz. Tak kończymy nasz program. No i oczywiście jeszcze życzenia. Zdrowych, błogosławionych świąt Wielkiej Nocy. Wszystkiego dobrego i spokojnego wieczoru.